Witam Cię serdecznie, drogi słuchaczu. Witam Cię serdecznie, drogi uczestniku naszego niedzielnego nabożeństwa. Po raz kolejny jest nam dana łaska, byśmy się mogli razem spotkać. My po tej stronie, wszyscy ci, którzy uczestniczą w nabożeństwie, po drugiej stronie za monitorami telewizorów, komputerów. Cieszę się bardzo, że razem będziemy mogli uwielbić Boga. Cieszę się bardzo, że razem będziemy mogli przyjść i Jemu oddać chwałę. Dlatego wykorzystajmy dobrze ten czas. Zachęcam Cię, żebyś skorzystał z tego czasu. Jesteś w domu czy gdziekolwiek indziej. My jesteśmy tutaj, na miejscu. Niech ta pieśń, którą uwielbimy naszego Boga, z każdego miejsca, w którym jesteśmy, wzniesie się przed Jego tron i majestat i uwielbi Go. Halleluja. I wywyższy Go, bo dobry jest nasz Pan i godny wszelkiej chwały. Jest wspaniałym Bogiem i pozdrawiam Cię w imieniu Jezusa Chrystusa i życzę Tobie błogosławieństwa i zachęcam, byś się do nas przyłączył. Bądź błogosławiony w Panu. Przyłącz się teraz do modlitwy, zaprośmy naszego Boga, zawołajmy do Niego, poddajmy Mu cały ten czas, a potem śpiewajmy i grajmy dla Jego chwały. Halleluja. Módlmy się. Boże nasz wspaniały, Ciebie wywyższamy. Panie nasz cudowny, Tobie oddajemy chwałę, bo Panie godny jesteś wszelkiej chwały, a nasze serca, Panie, są pobudzone do tego, by Cię uwielbiać. Chcemy Cię uwielbiać i będziemy Cię uwielbiać, bo Panie dobry jesteś dla nas, nie tylko dlatego, że jesteś Bogiem, którego poznaliśmy na kartach Bożego Słowa, ale również dlatego, że jako żywego Boga doświadczyliśmy Ciebie w naszym życiu i Panie, Ty jesteś z nami każdego dnia i jesteś dobry dla nas, Ty nas prowadzisz, Ty nas chronisz od złego, Ty mówisz do nas. Ty, Panie, gdy potrzebujemy pomocy, pomagasz nam. Doświadczamy tego realnie Twojej, Panie, bliskości i obecności. I dziękujemy Ci za to i uwielbiamy Cię za to. I teraz, Panie, razem z braćmi, razem z siostrami, Panie, z wszystkimi tymi, którzy nas oglądają, którzy uczestniczą w tym nabożeństwie, chcemy Cię wywyższyć. Boże nasz, chcemy zaśpiewać dla Twojej chwały. Chcemy powiedzieć, że dobry jest nasz Pan, że dobry jest nasz Pan, że nas miłuje i że my miłujemy Ciebie. Panie nasz, Ty nas wyratowałeś, Ty nas ocaliłeś, Ty nas zbawiłeś, Ty dałeś nam nowe życie. Boże Święty, i masz to wspaniały ten dar, tą wielką miłość, Panie, dar swojej miłości dla każdego, kto do Ciebie zawoła, kto do Ciebie, Panie, przyjdzie, kto potrzebuje, Panie, pomocy od Ciebie, kto chce, Panie, zostać Twoim dzieckiem. Dlatego, Panie, daj, gdy będziemy uwielbiali Ciebie, gdy będziemy szukali Twojego oblicza i Twojego majestatu, by Twoja obecność przyszła. Panie, by na każdym miejscu, gdzie, Panie, to nabożeństwo jest oglądane, na każdym miejscu, w którym, Panie, uczestniczymy w tym nabożeństwie, przyszła Twoja obecność. Prosimy Cię, wspaniały Święty Duchu. Przyjdź i bądź pomiędzy nami, przyjdź i dotykaj każde serce. Błogosław każde serce i daj, byśmy w wolności mogli przyjść do Ciebie z dziękczynieniem i uwielbieniem, ze śpiewem i muzyką. Pobłogosław nam, przydaj nam wszelkiego namaszczenia, pobłogosław całe to nabożeństwo, wszystko, co się na nim będzie działo i każdą osobę, która w nim uczestniczy. Błogosławimy Cię, wywyższamy Cię i oczekujemy, że Ty będziesz pomiędzy nami, że będziesz nas dotykał, że będziesz do nas mówił, że będziesz nas, Panie, poruszał. Halleluja, potrzebujemy Ciebie, szukamy Ciebie, pragniemy Ciebie i, Panie, wierzymy, że spotkamy się z Tobą. I niech cześć i chwała będą Tobie oddane. Halleluja, amen. Uwielbiajmy Pana naszego Boga. Mam nową pieśń, pieśń dla mojego Boga. Ja świętuję dziś, śpiewam nową pieśń, pieśń dla mojego Boga. Ja świętuję dziś, śpiewam nową pieśń, pieśń dla mojego Boga. Ja świętuję dziś, śpiewam nową pieśń, pieśń dla mojego Boga. Serce me raduje się w Nim, myśli me równo, ręce me do nieba wznoszę cały ja. Uwielbiam Cię, ja świętuję dziś, śpiewam nową pieśń, pieśń dla mojego Boga. Ja świętuję dziś, śpiewam nową pieśń, pieśń dla mojego Boga. Serce me raduje się w Nim, myśli me górą, ręce me do nieba wznoszę cały ja. Uwielbiam Cię, świętuję dziś, śpiewam nową pieśń, pieśń dla mojego Boga. Ja świętuję dziś, śpiewam nową pieśń, pieśń dla mojego Boga. Ja świętuję dziś, śpiewam nową pieśń, pieśń dla mojego Boga. Ja świętuję dziś, śpiewam nową pieśń, pieśń dla mojego Boga. Pieśń dla mojego Boga. Pieśń dla mojego Boga. Swój biorę krzyż i za Jezusem podążę chcę. Niech to będzie moja pieśń. Żoł wiary zabrzmi chór, że wspaniały jest nasz Król. Słabą siłą zdaje się, tylko w nim ratunek jest. Dzień, północ, południe wie, zachód i wschód pozna, że Jezus to Zbawiciel nasz, nieba i ziemi Pan. Jezus to Zbawiciel nasz, nieba i ziemi Pan. Niechaj wierny powie świat, do czego złamanych serc, z wiarą w uzdrowienia moc, z wieścią, że Pan pomóc nam. Przez ogień i deszcz oczyszczasz nas, Panie, uświęcać chcesz. Wciąż coraz mocniej kochamy Cię, głosimy więc dobrą wieść. Niech północ, południe wie, zachód i wschód pozna, że Jezus to Zbawiciel nasz, nieba i ziemi Pan. Pozna, że Jezus to Zbawiciel nasz, nieba i ziemi Pan. Choć złamane skrzydła masz, Ty Kościele także wstań. Pieśnią oddaj Bogu cześć, jeszcze z góry wzbijesz się. Niech północ, południe wie, pozna, że Jezus to Zbawiciel nasz, nieba i ziemi Pan. Niech północ, południe wie, zachód i wschód pozna, że Jezus to Zbawiciel nasz, nieba i ziemi Pan. O nieba i ziemi Pan, o nieba i ziemi Pan. Idziesz ciągle tą samą drogą wiele mil. Ty słyszysz ciągle te same głosy, co zwodzą Cię. Ty chcesz pustkę wypełnić ciągle w sercu swym. Coś lepszego jest, lepsze życie jest. Ty czujesz ból, Jezus uleczy. Ty zgubisz się, wskaże Ci drogę. On daje wolność, zbawienie, przed Jezusem drżą więzienia, łańcuchy też wszystkie opadną. W Bogu głosiliśmy, aby znaleźć światło dnia. Z sił opadliśmy, tocząc ciągle ten sam ból. Zdobyć rzecz chcemy wciąż, co złe są. Coś lepszego jest, lepsze życie jest. Ty czujesz ból, Jezus uleczy. Ty zgubisz się, wskaże Ci drogę. On daje wolność, zbawienie, przed Jezusem drżą więzienia, łańcuchy też wszystkie opadną. Ty czujesz ból, Ty czujesz ból, Jezus uleczy. Ty zgubisz się, wskaże Ci drogę. Daje wolność, zbawienie, przed Jezusem drżą więzienia, łańcuchy też wszystkie opadną. Jeśli w to wierzysz, jeśli to czujesz, Ty otrzymałeś to zaświadczone dziś. Wierzysz, jeśli to czujesz, Ty otrzymałeś to zaświadczone dziś. Jeśli w to wierzysz, jeśli to czujesz, Ty otrzymałeś to zaświadczone dziś. Jeśli to wierzysz, jeśli to wierzysz, jeśli to czujesz, Ty otrzymałeś to zaświadczone dziś. Ty czujesz ból, Jezus uleczy. Ty zgubisz się, wskaże Ci drogę. On daje wolność, zbawienie, przed Jezusem drżą więzienia, łańcuchy też. Czujesz ból, Jezus uleczy. Ty zgubisz się, wskaże Ci drogę. On daje wolność, zbawienie, przed Jezusem drżą więzienia, łańcuchy też wszystkie opadną. On daje wolność, zbawienie, przed Jezusem drżą więzienia, łańcuchy też wszystkie opadną. Dziś wyznać chcę, pokój mój jest u Twych stóp. Gdy Cię brak, to gubię się. Tylko Ty prowadzisz mnie. Potrzebuję Ciebie, Jezu, w każdej chwili życia. gdzie wzrasta grzech, tam łaska trwa, obfitsza jest, tam jesteś Ty. Wolność tam, Ty zbliżasz się, świętość Twa przenika mnie. Potrzebuję Ciebie, Jezu, w każdej chwili życia. Jedynie Tyś, obrońco mym, podtrzyj mnie, mój Panie. Potrzebuję Ciebie, Jezu, w każdej chwili życia. Jedynie Tyś, obrońco mym, podtrzyj mnie, mój Panie. Niech moja pieśń do Ciebie mknie, gdy pokusa zbliża się. Kiedy chwieje się, Ty trzymasz mnie, Jezu, Tyś nadzieją mą. Potrzebuję Ciebie, Jezu, w każdej chwili życia. Jedynie Tyś, obrońco mym, podtrzyj mnie, mój Panie. Potrzebuję Ciebie, Jezu, w każdej chwili życia. Jedynie Tyś, obrońco mym, podtrzyj mnie, mój Panie. Bo jedynie Tyś, obrońco mym, bądź przy mnie, mój Panie. Jedynie Tyś, obrońco mym, bądź przy mnie, mój Panie. Wdzięczny jestem za Twój krzyż, za cenę, którą zapłaciłeś Ty, biorąc cały grzech i wstyd, przyszedłeś, by dać cudną łaskę swą. Dzięki za Twą miłość, za gwoździe, co przebiły ręce Twe, oczyszczające strugi krwi spłynęły, bym poznał przebaczenie Twe. Baranek godzien chwał, na tronie siedzi swym, i w majestacie pełny chwał zwycięsko wiecznie trwa. Wywyższony Pan, Jezus Boży Syn, niebiański skarb na krzyżu zmarł. Baranek Wdzięczny jestem za Twój krzyż, za cenę, którą zapłaciłeś Ty, biorąc cały grzech i wstyd, przyszedłeś, by dać cudną łaskę swą. Dzięki za Twą miłość, za kosie, co przybiły ręce Twe, oczyszczające zdrowie krwi, spłynęły, by poznał przebaczenie Twe. Baranek godzien chwał, na tronie siedzi swym i w majestacie Cię, wysławiamy Cię. Boże nasz, cudowny Królu, Tobie wszelka chwała, Tobie wszelka cześć, Tobie wszelkie uwielbienie. Niechaj Pan będzie wywyższony, niechaj Jego święte imię będzie uwielbione, niech będzie błogosławiony, niechaj będzie Jemu oddana wszelka chwała i wszelka cześć, którą przynosimy w naszych modlitwach, w naszej muzyce, w naszym śpiewie. W Tobie, Panie, oddajemy chwałę. Ciebie wywyższamy i Ciebie błogosławimy. Bogodny jesteś wszelkiej chwały, wszelkiej czci. Ty nas wyratowałeś. Ty okazałeś wielką swoją miłość, Ojcze, posyłając swojego Syna Jednorodzonego na świat, Baranka Bożego, który zgładził grzechy świata. Dziękujemy Ci, Panie, wielbimy Cię i wywyższamy i chwałę Tobie oddajemy. I prosimy Cię, byś błogosławił nas, byś prowadził nas, byś abyś mówił do nas i dotykał nas, Panie, teraz przez swoje święte słowo. Tak jak dotykałeś serca nasze, Panie, gdy wielbiliśmy Cię, gdy szukaliśmy Twojej obecności, chwałę i cześć Tobie oddając. Ty, Panie, poruszałeś się i dotykałeś nasze serca, nasze ciała, nasze umysły. Dotykaj nas teraz przez swoje święte słowo. My prosimy Cię, Panie, o błogosławieństwo i namaszczenie dla pastora, który będzie przekazywał Twoje słowo. Panie, obdarz go wszelką umiejętnością i zdolnością i daj, Boże, by mówił to, co Ty chcesz, by było powiedziane, a serca nasze daj, by były gotowe przyjąć Twoje słowo. Ono by padło na glebę naszych serc i wydało owoc 30, 60 i 100-krotny. Boże Święty, poddajemy się Twojemu prowadzeniu, poddajemy się Twojemu działaniu. Panie nasz, i chwałę Tobie oddajemy. Cześć i chwałę Tobie oddajemy, bo godny jesteś wszelkiej czci i wszelkiej chwały. Halleluja, halleluja, halleluja. Cześć i chwała niech będzie oddana Bogu Ojcu, Bogu Synowi i Bogu Świętemu Duchowi. Amen. Słuchajmy Bożego Słowa. Witam Was wszystkich, bracia i siostry, drodzy przyjaciele zgromadzeni. Chciałem powiedzieć przed monitorami, ale w zasadzie jesteśmy zgromadzeni przed Bogiem. I cieszymy się bardzo, że w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa znowu jesteśmy na nabożeństwie, znów jesteśmy przed obliczem Pana naszego i Stwórcy całego Wszechświata. Cieszymy się, radujemy się, że On jest wśród nas obecny zawsze w Duchu swoim świętym. Dlatego teraz wzniesiemy modlitwę, poprosimy Pana naszego o prowadzenie, o Jego łaskę i miłosierdzie. Skłońmy nasze głowy i módlmy się. Panie nasz i Boże, oto jesteśmy przed Twoim obliczem. Jesteśmy zgromadzeni w Twoim imieniu, w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Jesteśmy zgromadzeni poprzez Ducha Świętego, który pobudził serca nasze, abyśmy słuchali Twojego słowa, abyśmy słuchali tego wszystkiego, co chcesz nam podać przez swoje sługi. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo, dziękujemy Ci za namaszczenie Twojego Ducha Świętego, dziękujemy Ci za mądrość Twoją i za Twoje prowadzenie. Prosimy teraz, błogosław to słowo i daj, byśmy mogli z radością je słuchać i czynić to, co Ty nam nakazujesz. Bądź wywyższony i bądź błogosławiony. Hosanna, halleluja, amen. Chciałem dzisiaj rozważyć Słowo Boże, które mówi: dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Któż to jest, ci domownicy wiary? Cóż to mamy czynić, jeśli chodzi o dobro? Słowo, które będziemy na początek czytali, jest zapisane w liście apostoła Pawła do Galacjan, 6 rozdział od 2 do 10 wersetu. Czytajmy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnijcie zakon Chrystusowy. Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Albowiem każdy własny ciężar poniesie, a ten, którego się naucza Słowa Bożego, niech się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Jedni drugich brzemiona noście, jedni drugich ciężary noście. Pamiętajmy o tym, że mamy jedni drugich wspierać i jedni drugich wspomagać. Brzemię to jest coś, co ciąży, z greckiego bare. Jest to obciążenie, które jest kładzione na nasze barki, abyśmy mogli ten ciężar gdzieś przenieść. Mogą to być w życiu ludzi różnego rodzaju problemy, trudności, z którymi muszą się zmagać. Noście oznacza przyjmowanie na siebie i noszenie czegoś z cierpliwością i wytrwałością. Zakon Chrystusowy to zakon miłości, który wypełnia całe prawo Boże, a więc noszenie czyichś obciążeń jest wspomaganiem danej osoby, która jest w potrzebie, która jest obciążona różnymi trudnościami i problemami. My mamy wspierać każdego, kto jest wokół nas. Mamy wspierać tych wszystkich, którzy potrzebują tej pomocy i nie odwracać się od nich, ale być zawsze blisko, aby wspomagać w tych obciążeniach. W Ewangelii Jana w 13 rozdziale, 34 wersecie czytamy: nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Kiedy miłujemy, to współczujemy. Kiedy miłujemy, to mamy chęć pomagać. Mamy chęć wyjść naprzeciw potrzebom ludzi. Dlatego właśnie Jezus Chrystus tak wyraźnie mówi, abyśmy się wzajemnie miłowali. To jest nowe przykazanie. W zasadzie to jest dawne przykazanie, ale my mamy w nim na nowo chodzić i mamy pamiętać, żeby w naszym życiu miłością obdarzać tych, którzy są wokół nas. W Rzymian w 13 rozdziale, w 8 wersecie, a później jeszcze w 10 przeczytamy, jest powiedziane: nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. A 10 werset mówi: miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. A więc widzimy wyraźnie, że jeśli człowiek ma miłość, to ma wsparcie jakby wypisane w swoim sercu. Wsparcie, które niesie tym ludziom, których miłuje. A my mamy z całego serca miłować. Mamy miłować tych, którzy są naszymi bliźnimi. Mamy miłować tych, którzy są wokół nas. Mamy miłować tych, których Jezus Chrystus umiłował. A On wszystkich umiłował, więc bądźmy ludźmi miłującymi, drugiego człowieka. Każdy niech się poddaje próbie, swoje postępowanie. Dosłownie to oznacza weryfikować coś za pomocą testu. Weryfikować coś za pomocą testu. Wierzący muszą być pewni, że żyją w zgodzie z Bogiem. Dopiero wtedy mogą zacząć być pomocą dla innych. Jeśli sprawdzasz siebie, jeśli weryfikujesz siebie, jeśli test przeprowadzasz w swoim życiu, jeśli nie zapominasz o sprawdzaniu swojego życia, to przekonujesz się wtedy do tego, że należy innym ludziom usługiwać. Trzeba liczyć się z niesieniem pomocy dla drugiego człowieka. I wtedy właśnie jesteśmy ludźmi, którzy żyją w zgodzie z Bogiem. Bóg jest tym, który niesie pomoc, dlatego my musimy to mieć we krwi. To się mówi, że mamy to mieć na swojej twarzy wypisane. I dlatego dążmy do tego, bo to jest w naszym życiu bardzo ważne. W Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale od 3 do 5 wersetu jest powiedziane tak: a czemu widzisz źdźbło wokół brata swego, a belki wokół swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu: pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest wokół twoim? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Jest to oczywiście przenośnia, bo do oka belka nie wejdzie. Źdźbło, no to jest możliwe, że wejdzie. Ale tu chodzi o to, że jeśli ja mam coś wokół swoim, no to mi to zasłania cały widok. Malutki jakiś przedmiot, malutka odrobinka, jakiś okruch może nam uniemożliwić patrzenie na to, co jest przed nami. Uniemożliwia nam oglądanie życia innych ludzi. A tu chodzi o to, że jeśli my nie widzimy swoich złych czynów, swojego złego postępowania, nie sprawdzamy siebie, nie testujemy siebie, to widzimy to u kogoś, że są błędy w życiu tego człowieka, a wtedy swoich nie zauważamy. I Słowo Boże nam wyraźnie to tłumaczy i pokazuje, że mamy najpierw sprawdzić samego siebie, sprawdzić swoje życie, przetestować swoje życie. Zanim zaczniemy testować życie innych ludzi, przetestujmy sami siebie, sprawdźmy siebie, a wtedy zobaczymy, jak wiele pomocy potrzebuje ktoś, kto jest blisko nas. Nasz bliźni, nasi znajomi, nasi ludzie z rodziny, wszyscy przyjaciele potrzebują Twojej i mojej pomocy. A więc Słowo Boże mówi, że my mamy dążyć do pomagania innym ludziom, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że oni tej pomocy potrzebują. Człowiek jak zrobi coś dobrego, to zazwyczaj chce się chwalić, zazwyczaj chce o tym mówić, zazwyczaj chce przedstawić swoje wykonane zadania, ażeby ktoś go pochwalił. To jest w naturze człowieka i człowiek dąży do czegoś takiego. Ale to słowo, które przeczytaliśmy dzisiaj, mówi coś na ten temat i mówi, wtedy będzie miał uzasadnienie do chluby. Kiedy będzie miał człowiek uzasadnienie do chluby? Dobrze jest, kiedy wierzący cieszy się lub chodzi w Panu za to, co dokonał w nim Bóg, a nie tylko dla tego, czego sam dokonał. My musimy zdawać sobie sprawę, że chlubienie się w życiu naszym, pochwała w życiu naszym musi przychodzić od Pana. Nie możemy oczekiwać na te pochwały, ani sami prowokować do tego, żebyśmy byli chwaleni. Jeśli jesteśmy w bliskiej rodzinie, ktoś z naszych najbliższych może nas pochwalić i to jest dobra rzecz, jeśli nawzajem się chwalimy w małżeństwie, jeśli nawzajem się chwalimy z naszą rodziną, z naszymi dziećmi, z naszymi rodzicami. W tym gronie jest to dobre i zrozumiałe. Natomiast na zewnątrz oczekujmy, że to Pan nas pochwali. I jeżeli się chlubimy, to chlubmy się przede wszystkim tym, że jesteśmy w Panu, że to Bóg sprawił w naszym życiu pewne wykonane dobre czynności, a więc chlubmy się Panem. Słowo, które chciałbym, abyśmy do niego w tej chwili zajrzeli, to jest drugi list do Koryntian, 10 rozdział 12 do 18 wersetu. Nie ośmielamy się bowiem zaliczać siebie do niektórych lub porównywać się z niektórymi spośród tych, którzy siebie samych zalecają. Nie mają bowiem rozumu, jeśli do siebie swoją własną miarę przykładają i siebie z samymi sobą porównują. My zaś nad miarę chlubić się nie będziemy, lecz tylko w tej mierze, jaką nam Bóg wyznaczył, byśmy mogli dotrzeć aż do was. Bo my nie przekraczamy wyznaczonych nam granic, jakby to było, gdyby one nie sięgały aż do was, bo wszak pierwsi dotarliśmy aż do was z Ewangelią Chrystusową. My nie chlubimy się cudzą pracą poza obrębem naszego działania, lecz mamy raczej nadzieję, że wraz ze wzrostem wiary waszej i my wśród was w obrębie wyznaczonych nam granic zyskamy wielkie uznanie i że zwiastować będziemy dobrą nowinę także poza waszym krajem, nie chlubiąc się tym, czego już dokonano na cudzym polu działania. Kto się tedy chlubi, w Panu niech się chlubi. Albowiem nie ten, kto sam siebie zaleca, jest wypróbowany, ale ten, kogo Pan poleca. A więc zobaczmy, Słowo Boże nas ukierunkowuje w sprawach tej pochwały, którą ludzie tak bardzo wyczekują od innych, kiedy wśród ludzi pracują, kiedy wśród ludzi jakąś służbę pełnią. Człowiek już jest tak nastawiony, ażeby mieć tą pochwałę. Ale zobaczmy, najważniejszą pochwałą, o której mówi Słowo Boże, jest pochwała Boża. to jest pochwała, w której Pan będzie polecał. O, to jest sprawdzony sługa. Jemu bądźcie posłuszni, czy za nim pójdźcie. Słowo Boże nam bardzo wyraźnie o tym mówi. Dlatego chlubmy się Panem, a oczekujmy na pochwałę właśnie od Pana. Dlatego właśnie w tym kierunku mamy siebie sprawdzać. Czy nie oczekujemy na zbyt wielką chwałę od ludzi, którzy wokół nas są. Zobaczmy, aktorzy czy artyści jacyś zawsze oczekują na brawa, na aplauz, żeby tak klaskano po występie, żeby musieli kilkakrotnie bisować. To jest pewne oczekiwanie pochwały. My jako chrześcijanie, jako dzieci Boże, którzy sprawują służbę Bogu, mamy mieć inne nastawienie. Dla nas najważniejszym aplauzem powinno być słowo pochwały od Pana naszego. A żebyśmy my byli ludźmi nastawionymi tylko i wyłącznie na naszego Pana i Boga Wszechmogącego. Nie możemy się chlubić tym, co w porównaniu z innymi wierzącymi dokonaliśmy sami. Jeśli porównujemy się z innymi ludźmi, to Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, abyśmy współzawodniczyli, ale w jakich sprawach? W sprawach duchowych. Jeśli chodzi o dary duchowe, jeśli chodzi o służbę dla Pana, to w tych sprawach mamy współzawodniczyć. Współzawodniczcie o jeszcze większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Tak mówi apostoł Paweł, napełniony Duchem Świętym, pod natchnieniem Bożego Ducha Świętego. A więc jest to wola Boża. Tak Bóg chce, aby to przebiegało w naszym życiu. W pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, 30 i 31 werset mówią tak. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. A więc jeszcze znowu raz jest to powtórzone, abyśmy wiedzieli, że mamy się chlubić w Panu, mamy się chlubić w Bogu, mamy się chlubić, że to Duch Święty nas prowadzi, że jesteśmy pod Jego natchnieniem, że jesteśmy pod Jego wpływem. Każdy poniesie bowiem swój własny ciężar, ale to, co jest tutaj powiedziane o ciężarze, z greckiego jest zupełnie inne słowo użyte. Na początku jest mowa o ciężarze, albowiem każdy własny ciężar poniesie, a tu jest słowo, które mówi nam wyraźnie w drugim wersecie, jedni drugich brzemiona noście. Jedni drugich ciężary noście. Ale tu jest zupełnie inne słowo użyte niż w 5. wersecie, albowiem każdy własny ciężar poniesie. Greckie forcjon, a tam było słowo bare. Tu jest słowo forcjon, a forcjon to jest ładunek. To jest pewien ładunek. Ciężar ten nie oznacza tutaj trudności czy problemów jakich, ale odnosi się do rutynowych zadań chrześcijanina podczas jego służby. Czyli mamy ładunek. Mamy pewien ładunek, który musimy nieść, jeśli chcemy wypełniać wolę Bożą. Jest pewien ładunek, jest pewien ciężar, który musimy nieść. I nie uginajmy się pod tym ciężarem i mówmy, to dla nas za ciężkie, nie będziemy tego nieśli. Bo Słowo Boże od nas tego wymaga. Bóg wymaga od wierzącego wierności w wypełnianiu obowiązków, które przyjęliśmy dobrowolnie od naszego Pana. Bóg nas wybrał, Bóg nas naznaczył, Bóg nas namaścił, Bóg nas obdarował swoim Świętym Duchem, obdarował nas darami swoimi, abyśmy nieśli to obciążenie, które zostało na nas złożone w wierności i wypełniali wolę Bożą tak, jak się Bogu to podoba. W Mateusza w 11 rozdziale, 30 wersecie czytamy, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. To jest to obciążenie, które przychodzi ze strony Boga na nasze życie. To jest to obciążenie, któremu w naszym życiu musimy podołać, bo Bóg oczekuje, że my będziemy nieśli ciężar służby, będziemy nieśli problemy służby. Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, a od przełożonych tego się właśnie wymaga, aby byli, Słowo Boże mówi, gorliwi. A więc wniosek jest taki bardzo szybko nasuwający się, że wszyscy inni nie muszą być gorliwi, tylko pastorzy, przełożeni i ci, którzy są przywódcami ludu, oni mają być gorliwi. Nie, to słowo nie wskazuje na to, że inni nie mają być gorliwi, ale to wskazuje, że gorliwością przykładną mają być ci, którzy prowadzą lud. Oni mają zachęcać do gorliwości, oni mają zapalać do gorliwości wszystkich ludzi, aby wszyscy ludzie byli gorliwi dla Pana, aby wszyscy ludzie szukali Bożego oblicza, aby wszyscy ludzie wiernie Bogu służyli. To oni mają być przykładem tego, jak należy Bogu służyć i jak należy okazywać miłość, jak należy okazywać gorliwość. Oni mają być przykładem, a więc jest ciężar do przeniesienia, jest ciężar i my mamy w obecnej na przykład sytuacji, kiedy atakuje choroba ludzi dookoła. My mamy wykazać się właśnie wiernością Panu, właśnie niesieniem ciężaru i byciem przykładu dla tych wszystkich ludzi, którzy są wokół nas. W 2 Koryntian, w 5 rozdziale, 10 wersecie czytamy: albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. A więc zobaczmy, jeżeli niesiesz swój ciężar, to odbierzesz nagrodę od swojego Pana. Jeśli nie niesiesz, unikasz swojego ciężaru, to nie odbierzesz nagrodę i Słowo Boże o tym bardzo wyraźnie podkreśla i mówi. Dlatego bądźmy gorliwi w niesieniu ciężarów. To samo słowo na początku, które czytaliśmy, mówi również, że ludzie powinni dzielić się wszelkim dobrem z tymi, którzy nauczają. Jeśli słuchasz Słowa Bożego, jeśli to nie ty nauczasz, a ktoś inny naucza, to Słowo Boże mówi, masz się dzielić z nim wszelkim dobrem. To wyraźnie odnosi się do różnych materialnych wynagrodzeń, a też do duchowych i moralnych dóbr płynących ze Słowa, wokół którego gromadzi się wspólnota dzieci Bożych. A więc zobaczmy, niektórzy myślą, że to chodzi tylko o dobra te materialne. Nie tylko, ale nie można pominąć ich, bo powiedzieć, że w tym słowie nie chodzi w ogóle o dobra materialne, tylko o dobra duchowe. To jest słowo, które mówi o dobrach materialnych i o dobrach duchowych, o dobrach, które płyną z głoszenia Słowa Bożego. W Rzymian w 10 rozdziale, w 15 wersecie czytamy: a jak mają zwiastować, jeśli nie zostali posłani? Jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Czy rzeczywiście przyglądamy się do nóg tych, którzy zwiastują Słowo Boże? Ja jak stoję za kazalnicą, to moich nóg w ogóle nie widać, prawda? To jak można powiedzieć, że piękne są nogi tych, którzy zwiastują? Chodzi o to, że Słowo Boże chce nam zwrócić uwagę na to, że to chodzi o to, że ci ludzie zostali obciążeni Bożym ciężarem, Bożym ładunkiem, Bożym forcją, jak jest powiedziane w greckim Nowym Testamencie, i idą, i te nogi niosą ich, i oni przenoszą te ciężary, i oni widać wyraźnie, że przez wiele lat, czasami są to naprawdę długie okresy historii, w których cały czas okazują się wierni Bogu. Niosą Słowo Boże, niosą, niektórzy niosą 30 lat, 40 lat, 50, niektórzy nawet 70 lat. Niosą Słowo Boże, niosą ciężar, ten, który został na nich nałożony, i stają się przez wiele, wiele lat przykładem dla innych ludzi, jak należy Słowo nieść, jak należy ciężar Boży nieść, jak należy Boży ładunek przenosić, szanować go, zachować go, nie utracić nic z tego. Przypomnijmy sobie, jak Jezus Chrystus powiedział w arcykapłańskiej modlitwie zapisanej w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, znamy przecież cały ten rozdział, nie utraciłem nikogo z tych, których mi dałeś. Oprócz Syna Zatracenia, Słowo Boże mówi wyraźnie. A więc zwróćmy uwagę, Jezus Chrystus został obciążony ładunkiem, został obciążony pewnym forcją i przeniósł aż do samego końca i wypełnił słowo swojego Ojca. Widzimy, o to chodzi, i Jezus Chrystus jest tym przykładem i my mamy podążać za tym przykładem. Nieśmy ten Boży ciężar w życiu naszym. Apostoł Paweł też w liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale, 11 wersecie powiedział tak: lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. A więc zobaczmy, Jezus Chrystus wnosi ofiarę do tej świątyni, która jest w niebie, do tej świątyni wiecznej, wnosi ofiarę za grzechy, wnosi nas wszystkich jako ten ciężar i obciążenie, i krwią swoją osobiście omywa i oczyszcza. Widzimy, dzieło Boże zostało dokonane. Ty masz dzieło, masz do spełnienia zadanie od Boga. Bóg ci powierzył i Słowo Boże mówi, że masz tego wiernie dokonywać, aż dojdziesz do końca swojej służby, swojego działania, swojego oddania się w służbę Bogu Wszechmogącemu. Bądź wierny aż do końca, a dam ci koronę żywota, Słowo Boże mówi. Bądź wierny, donieś ten ciężar. A więc sprawdzajmy siebie, czy niesiemy ciężar, czy może próbujemy unikać tych Bożych obciążeń, może próbujemy w jakiś sposób wymigać się od tych trudności, które są do przeniesienia dla sługi Bożego. Zwróćmy na to uwagę, przeprowadzajmy test w naszym życiu. To nie jest żadną ujmą dla człowieka, jeśli przeprowadzi sobie test na IQ, na inteligencję, prawda? Czy to jest ujma? Czy trzeba uciekać od tego? Trzeba testy przeprowadzać. I w tym życiu ludzie przechodzą przez najprzeróżniejsze testy. Idziesz na egzamin prawo jazdy, też musisz test zdać, musisz go przejść. Tak samo w życiu chrześcijańskim mamy strzec za naszą nogą, gdy idziemy do domu Bożego, gdy idziemy do służby Bożej, gdy chcemy wypełniać wolę Bożą. Sprawdzajmy siebie, czy naprawdę wypełniamy wolę Bożą, czy może już zeszliśmy na bok i wypełniamy wolę swoją. Już nie Bożą, ale swoją. Ale Jezus Chrystus powiedział, ale nie jak ja chcę, ale tak jak Ty, Ojcze. Widzimy, musimy siebie sprawdzać. Jezus Chrystus jako człowiek też siebie sprawdzał i wypadał bardzo wiernie. Dlatego bądź wierny Bogu. Tak mówi Słowo Boże. Dlaczego to jest takie ważne? W tym samym fragmencie na początku czytaliśmy, co człowiek sieje, to i rządź będzie. Jest to zasada panująca w rolnictwie oczywiście i ona została przeniesiona na grunt Słowa Bożego. Apostoł Paweł używa tej zasady do rzeczywistości duchowej. I jest to pewna prawda uniwersalna. W Księdze Joba, w 4. rozdziale, w 8. wersecie czytamy takie słowa. Jak daleko spojrzeć, ci, którzy orali bezprawie i rozsiewali zło, zawsze je zbierali. A Ozeasza, 8. rozdział, 7. werset mówi, bo sieją wiatr i będą zbierać burzę. Zboże nie ma kłosa, nie da więc mąki, a choćby nawet dało, obcy ją zjedzą. I ten sam Ozeasz w 10. rozdziale, 12. wersecie mówi, siejcie w sprawiedliwości, żnijcie w miłości, uprawcie nowy ugór, bo już czas szukać Pana, aby przyszedł i nauczył was sprawiedliwości. A więc zobaczmy, Słowo Boże odnosi często sianie do tej negatywnej strony życia człowieka. Co siejesz, to i będziesz rządzić. To jest jakby zawarte w tym pewien sąd Boży, który nam pokazuje wyraźnie, że jak źle siejesz, złe ziarno rzucasz, złe czyny w swoim życiu czynisz, to będziesz niestety zbierał efekty i skutki takiego właśnie siania. I właśnie ci prorocy dokładnie o tym samym mówili. Job dokładnie o tym samym mówi, ponieważ orali bezprawie i rozsiewali zło, to zawsze też zło zbierali. Ozeasz też mówi, sieją wiatr, sieją burzę. Co można zbierać jako plon, kiedy się sieje wiatr i burzę? Gromy, tylko wielkie nawałnice można oczekiwać wtedy. Dlatego mamy siać w sprawiedliwości i rządź w miłości. I tak właśnie Słowo Boże do tego nas zachęca, abyśmy w życiu naszym siali właściwe rzeczy, abyśmy siebie sprawdzali, kontrolowali, abyśmy pamiętali, że mamy nieść Boże obciążenia. Sianie dla ciała oznacza uleganie rządzom cielesnym, a to prowadzi do skażenia, czyli degeneracji, zepsucia. Podobnie jak psuje się jedzenie. Położysz je i ono się popsuje. Podobnie z życiem człowieka jest, jeśli będziemy czynić grzech w życiu naszym, zawsze to spowoduje w naszym życiu skażenie, zepsucie. A jeśli poddajemy się regularnym próbom, to nasz charakter, nie poddajemy się tym próbom, nie poddajemy się testom i sprawdzaniom, to nasz charakter psuje się coraz bardziej. Nasz charakter pozostaje w dobrej kondycji, właściwej pozycji przed Bogiem, jeśli sprawdzamy siebie, jeśli niesiemy Boże obciążenia, jeśli niesiemy Boże ciężary w życiu naszym, ciężary, które są nie tylko naszymi osobistymi, ale ciężarami, które musimy nieść też w stosunku do innych ludzi. A więc nieść Boże posłannictwo, a też nieść i pomagać innym ludziom. Pamiętajmy, że jesteśmy do tego powołani. W Rzymian apostoł Paweł w 6. rozdziale, w 23. wersecie powiedział tak, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. A więc zobaczmy, jeśli zaczynamy w życiu naszym popełniać grzechy, to Słowo Boże mówi, że to niesie śmierć. Grzech niesie śmierć dla naszego życia, dlatego z łaski Bóg może nas oczyścić. Dlatego jest potrzeba, abyśmy przeprowadzali testy w naszym życiu i sprawdzali siebie, jak idziemy przed Panem, jak wypełniamy Jego wolę, jak wypełniamy Jego namaszczenie i Jego wybranie, abyśmy po prostu nie zboczyli z Bożej drogi i osiągnęli Bożą łaskę i żywot wieczny. Natomiast sianie dla ducha jest dużo ważniejsze. Dlatego nie siejmy dla ciała, siejmy dla ducha, bo sianie dla ducha to jest życie w Duchu Świętym. Życie w Duchu Świętym. Efezjan 5 rozdział, 18 werset nam daje takie porównanie pewne, ciekawe. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Na dwóch szalach położone jest upijanie się winem albo być pełnym ducha. Apostołowie na początku dziejów apostolskich opisane jest, zachowywali się, jakby napili się wina, prawda? I ludzie nawet tak patrzyli, jak oni się zachowują i mówią, że wygląda, jakby się młodym winem popili. Zachowują się naprawdę jak pijani. Ale co wtedy uczniowie powiedzieli? Nie, jesteśmy tak pełni ducha. A więc zobaczmy, zachowanie pewne może być nieco odróżniające nas od powszechnego zachowania, ale ma to być w Duchu Świętym. Dlatego nie upijajcie się winem, ale upijajcie się duchem, chciałoby się dodać. A więc bądźmy pełni ducha i dajmy się Duchowi Świętemu prowadzić. To jest dużo lepsze niż sianie dla ciała naszego i wykonywanie tych dzieł, które Bogu się nie podobają. W Ewangelii Jana w 8 rozdziale, w 31 wersecie jest powiedziane: mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi jesteście. Tam w tym tłumaczeniu, które macie przed sobą, uczniami moimi będziecie. Oryginał grecki używa tutaj słowa jesteście, już jesteście. Jeśli wytrwacie w moim słowie, prawdziwie uczniami moimi jesteście. Jesteście moimi uczniami, jeżeli w moim słowie trwacie, jeżeli trwacie w Duchu Świętym, jeżeli poświęcacie się dla sprawy Bożej, jeżeli nie myślicie o swoim ciele i o zaspokojeniu swoich tylko oczekiwań, ale patrzycie na to, co jest innych ludzi, co jest Boże. Dlatego bądźmy ludźmi Bożymi. A tenże Jan w 15 rozdziale, w 7 wersecie mówi: jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Dlatego Bóg nas chce zaspokoić w życiu naszym, chce nam pomóc, chce nas poprowadzić, chce nas wysłuchać, chce nas uzdrowić. Bóg oczekuje na nasze wołanie, ale Słowo Boże mówi, że mamy trwać w Bogu. Nie mamy trwać w ciele. Nie mamy trwać w tych świeckich sprawach, ale mamy trwać w duchowych, bożych sprawach, a wtedy Bóg nam będzie pomagał, a wtedy Bóg będzie z nami. Dlatego bądźmy w bożych sprawach. Przeczytajmy jeszcze z Rzymian, 12 rozdział, pierwsze dwa wersety, które mówią tak: wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A więc duchowa służba nasza dla Boga to jest składanie siebie w ofierze Bogu. Co to oznacza? Jeżeli składasz jakąś ofiarę na ołtarzu, to ją spalasz i ta ofiara jakby nie istnieje. I dlatego ona została spalona na chwałę Bożą i dlatego Słowo Boże nam mówi, że my nasze ciała musimy złożyć Bogu w ofierze. I jeśli składa swoje ciało, to ono już nie ma nic do powiedzenia, bo ono zostało złożone w ofierze. Ono zostało spalone na ołtarzu. Dlatego właśnie, kiedy składasz w ofierze Bogu swoje ciało, to oznacza, że poddajesz swoje ciało Bogu. Twoje ciało może ciebie nawoływać do najprzeróżniejszych czynów i wtedy będziesz tak, jak twoje ciało będzie od ciebie żądało, tak będziesz krzyczeć, wołać, tak będziesz ogłaszać. Ale jeśli nie pozwolisz twojemu ciału ogłaszać, to Słowo Boże mówi, będziesz ogłaszać wolę Bożą. Będziesz ogłaszać to, co się podoba Bogu. Ogłaszaj to, co się Bogu podoba, bo Bóg na to czeka, że będziesz to ogłaszać i będziesz służyć Bogu w wierności. A drugi werset mówi, a nie upadabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Dzisiaj w świecie jest wielkie zamieszanie. Dzisiaj w świecie ludzie sami nie wiedzą, co jest dobro, a co jest złem. Zaczynają krzyczeć o pewnych rzeczach, które niby są dobrem, a w świetle Pisma Świętego to jest zła rzecz. To jest coś, co jest wbrew woli Bożej. Ale ja nie rozważam tutaj żadnych tych rzeczy, które ludzie ogłaszają, ale chcę, żebyście mieli wszyscy dobre poznanie Bożej woli. I tu Słowo Boże do tego wzywa, abyście umieli rozróżnić. Człowiek umie rozróżnić, kiedy przeprowadza test, kiedy sprawdza siebie w świetle Słowa Bożego. Sprawdzisz siebie w świetle Słowa Bożego, to będziesz wiedzieć, czy idziesz we właściwym kierunku, czy właściwie traktujesz wszystkich ludzi, którzy są wokół ciebie, a szczególnie Słowo Boże nam każe. Słowo Boże nam poleca, abyśmy zwrócili uwagę na tych wszystkich, którzy są domownikami Boga. Kto to są domownicy Boga? To jesteśmy my w zborze. To są domownicy Boga. To są ludzie, którzy mieszkają w domu Bożym, którzy przebywają w domu Bożym. A więc jeśli dla domowników Boga jesteś właściwie zachowującą się osobą, to musisz to sprawdzić. W Piśmie Świętym musisz przeprowadzić sobie test, czy idziesz za Bogiem. Sprawdzaj nogę twoją, gdy idziesz do domu Bożego. Już Stary Testament o tym mówi, Dawid o tym mówi. A więc zobaczmy, to nie jest tylko powiedziane w Nowym Testamencie przez Jezusa Chrystusa, czy przez któregoś z apostołów. To już Stary Testament to wiedział. Już wtedy ludzie to wiedzieli, że jak chodzisz za Bogiem, jak służysz Bogu, jak chodzisz do świątyni, to i tak musisz siebie sprawdzać. Musisz siebie sprawdzać, bo Słowo Boże mówi, musisz wiedzieć. Musisz dobrze wiedzieć i dobrze rozróżniać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Człowiek ocenia nieraz rzeczy miłe, dobre i doskonałe, ale według swojego własnego cielesnego uznania. A my mamy dobro, my mamy miłe rzeczy i doskonałe rozróżniać na podstawie Słowa Bożego. Dobro to jest to, co mówi Słowo Boże. Miłe rzeczy to są te, o których mówi Słowo Boże, a doskonałe to są te rzeczy, które wypływają z Boga. Dlatego wiedzmy, że musimy siebie sprawdzać. Z ducha rządź będzie żywot wieczny. Kto dobrze siebie sprawdza, to z Ducha Świętego będzie rządź żywot wieczny. Żywot wieczny natomiast to nie tylko życie, które trwa na wieki, ale też, a nawet może przede wszystkim najwyższa wartość życia, której może doświadczyć człowiek. Psalmista Dawid w psalmie 51 w wersecie 12 podaje taką ważną myśl. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Serce czyste sprawić może Bóg. Człowiek sam nie wie nawet, jakie to czyste serce powinno być, ale Bóg doskonale wie. I dlatego mamy dążyć do tego, aby Bóg uczynił w nas, w naszym wnętrzu serce czyste. A duch, który jest nam dany, który jest w naszym sercu, którym jest nasz wewnętrzny człowiek, powinien być odnowiony przez Boga. Nie przez nasze własne teorie, nie przez nasze własne filozofie, ale odnowione przez Boga. A w Efezjan w 1 rozdziale w 3 wersecie jest powiedziane: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. A 18 werset mówi: oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Widzimy wszystko w Bogu. W ogóle, żeby wiedzieć, jak to wszystko ma przebiegać w naszym życiu tu na ziemi i w naszym życiu w wieczności, musimy zagłębić się w wolę Bożą. Musimy zagłębić się w Ducha Świętego. Potrzebujemy Bożego oświecenia. Oczy serca wewnętrznego naszego człowieka powinny być oświecone przez Ducha Świętego. Dlatego bądźmy poddani naszemu Panu i Bogu. A w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, 10 wersecie jest powiedziane: złodziej przychodzi tylko po to, aby kraj zarzynać, wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Widzimy, na tym świecie możemy zostać tylko obrabowani, pobici, skrzywdzeni, a Bóg przychodzi w zupełnie innym celu. W zupełnie innym celu. Aby ludzie, którzy poddają się w ręce Boże, pod Bożą władzę, aby ci wszyscy ludzie mieli życie i mieli je w obfitości. Bóg jest zainteresowany, żebyś miał błogosławieństwo. Bóg jest zainteresowany, żebyś miał pracę, żebyś miał zaspokojenie, żebyś miał szczęście, żebyś był uzdrowiony. Bóg jest tym zainteresowany. Wiedz, że Bóg jest tym bardzo zainteresowany. Bóg jest bardzo zainteresowany, żeby przez ten cały okres tej epidemii przeprowadzić ciebie w zdrowiu, żeby przeprowadzić ciebie w zwycięstwie, we wzmocnieniu. Chce ciebie wzmocnić, chce ciebie wyprowadzić, chce ciebie uodpornić. Bóg jest tym zainteresowany. A ty jesteś zainteresowany niesieniem Jego woli, niesieniem Jego posłannictwa, niesieniem Jego forcjon, Jego obciążenia. Dlatego nieśmy obciążenia, którymi Bóg nas chce obciążyć, bo to jest jarzmo lekkie i łatwe do przeniesienia, i wspomagany przez Ducha Świętego, prowadzony przez pomoc, którą Bóg nam daje w postaci swoich aniołów, jesteśmy w stanie przejść bez żadnych uszczerbków. Póki czas mamy. Póki czas mamy. Tak mówi Słowo Boże. Póki czas mamy, oznacza póki mamy możliwości. Póki masz czas i póki masz możliwość. Paweł apostoł pokazuje nam wyraźnie, że życie stanowi dla nas wierzących okazję i przywilej służenia innym w imieniu Chrystusa. Życie chrześcijańskie to jest okazja, żeby służyć innym ludziom. A służenie domownikom wiary to jest dany nam przez Boga pierwszy sprawdzian naszej miłości do Boga. Służenie innym ludziom w społeczności, w zborze, służenie domownikom wiary, jeśli wykorzystasz to, jeśli będziesz miłował ludzi, bo tak szybko odchodzą, jeśli tą zasadę będziesz wprowadzał w życie, to Słowo Boże nam mówi: pokażesz, czy naprawdę kochasz Boga. Bo Słowo Boże nam to wyraźnie oznajmia. Ewangelia Jana, 13 rozdział, 34, 35 wersety mówią tak: nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Jeśli nie masz wzajemnej miłości do braci i sióstr, do domowników wiary, jeśli jesteś dla domowników wiary przykry, jeśli jesteś dla domowników wiary może niechętnie niosący jakiekolwiek brzemiona, to Słowo Boże mówi: to nie poznają, że jesteś uczniem Jezusa Chrystusa. wniosek wyciągając z tego słowa nie poznają, bo właśnie po tym się poznaje sługi Jezusa Chrystusa, służebnice Jezusa Chrystusa. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, 21 werset mówi, a to przykazanie mamy od Niego, od Boga, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego, domownika wiary. Jeśli miłujesz Boga, to miłujesz domownika wiary, to miłujesz brata swego. A więc widzimy, Słowo Boże wyraźnie mówi, Bóg w ten sposób sprawdza. Sprawdza, czy naprawdę Go miłujesz. Jak miłujesz brata, siostrę. Pamiętaj o tym. I na koniec chciałbym jeszcze przeczytać Rzymian, 12 rozdział, 10 do 13 wersetu. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustawając płomienni duchem Panu służcie. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Oryginał mówi niezłomni w modlitwie. Wspierajcie świętych w potrzebach. Okazujcie gościnność. I to są konkretne wskazówki, o których Pismo Święte mówi nam, jak mamy Bogu naszemu służyć. To są te słowa, które chciałem wam przekazać, wszystkim nam przekazać, abyśmy chodzili według woli Bożej, abyśmy nieśli ciężary, które Bóg na nas nakłada, abyśmy nieśli ciężary, którymi obciążeni są inni ludzie, szczególnie domownicy wiary. Wspomagaj ich, podnoś ich, pomóż im przenieść ciężary, które mają do przeniesienia. Bądź nastawiony naprawdę z miłością do tych, którzy są wokół Ciebie. I niech nas wszystkich w tym Bóg obficie błogosławi. Panie nasz i Boże, jesteśmy Twoimi dziećmi. Jesteśmy w Twoich rękach, jesteśmy pod Twoją opieką, jesteśmy pod działaniem Twojego Ducha Świętego. I Ciebie prosimy, nasz Panie, poprowadź nas. Daj nam, Panie, abyśmy nie odchodzili z Twojej drogi, abyśmy na manowce nie schodzili, abyśmy nie wchodzili w jakieś samoumiłowanie, samozadowolenie, samopochwały. Panie nasz, potrzebujemy Ciebie, potrzebujemy Twojej prawdy i Twojego objawienia. Panie, oddajemy też w Twoje ręce wszystkie nasze potrzeby związane z życiem osobistym, z życiem rodzinnym, z życiem małżeńskim. Ale też, Panie Wszechmogący, oddajemy w Twoje ręce cały zbór, tutaj w Białej. Panie, oczywiście na sercu nam leżą wszystkie kościoły w całej Polsce i na całym świecie, ale prosimy o tą naszą najbliższą jednostkę, naszych domowników wiary, abyś dopomógł nam żyć w Twoim pokoju i w Twoim zwycięstwie. Przeprowadź nas przez tą trudną okoliczność teraz, która powoduje tyle problemów i ze zdrowiem, i materialnych, i najprzeróżniejszych. Ty daj nam, Panie, wyjście z tej sytuacji. Tobie wierzymy i Tobie ufamy. A za wszystko bądź wywyższony, nasz Panie. Ty nas pobłogosławisz. Pobłogosławisz nam i tą budowę, Panie, nowego Kościoła, który Ty zleciłeś, abyśmy budowali. Oddajemy to w Twoje ręce i pod Twoją opiekę. I wierzymy Tobie z całego serca. Halleluja. Amen. Drodzy bracia i siostry, chciałem jeszcze ogłoszenia podać. Dwa, które leżą mi na sercu. Pierwsze to nasi zborownicy wysunęli taką propozycję, aby były zbierane cotygodniowe kolekty za pośrednictwem członków grup domowych i grupy uwielbiającej. Dzieło to już oczywiście funkcjonuje i w ten sposób robimy. Darowizny są przekazywane naszemu skarbnikowi w zborze w celu sprawnego funkcjonowania naszego Kościoła. I jest możliwość oczywiście, że jeśli sam nie jesteś na spotkaniu którymś z tych, to, no bo oczywiście nie możemy w dużym gronie, w malutkim gronie możemy się spotkać, więc może swoje pieniądze przekazywać, żeby oni dołożyli do tej kolekty, jak będą na tym spotkaniu. Także masz możliwość przekazać pieniążki. Możesz włożyć je do koperty i przez kogoś, kto jedzie na próbę, czy jedzie na grupę domową, możesz te pieniążki przekazać. I drugie ogłoszenie, które chciałem wszystkim nam podać, to, że z niepokojem patrzymy na ściany nowo budowanego naszego kościoła, które codziennie tak są zalewane strugami deszczu i powodując trochę ich niszczenie. Ja tak patrzę na te ściany, takie zielone się zaczynają robić. Niedługo mech urośnie, a później trawa, później drzewa. No oczywiście to jest już przesada, trochę żart, ale miejmy to na sercu i módlmy się naprawdę gorliwie. Mieliśmy spotkanie Rady Zborowej, która odbyła się w tym tygodniu i byliśmy w czasie tego spotkania pełni wiary, podjęliśmy decyzję o mobilizacji wszystkich wiernych do modlitwy, o rozwiązanie tego takiego palącego problemu, żeby dokończyć dach. Błagajmy Boga o fundusze i jakieś inne jeszcze darowizny. Módlmy się naprawdę gorliwie o to, nie tylko w czasie nabożeństw, ale których osobiście tutaj nie możemy mieć, ale módlmy się w naszych domach, naprawdę gorliwie. Ja ogłaszałem już, niektórzy może to robią, mam pewność nawet, że niektórzy to robią, ale wszyscy zaangażujmy się w to. Każdego dnia od godziny 20 do 20:30. Nie możesz w tym czasie wyznać sobie jakieś inne godziny i to rób. Jednego dnia może będziesz mógł w tych godzinach, może innego dnia w innych godzinach, ale codziennie to róbmy. Przynajmniej te pół godziny wołajmy o Boże rozwiązanie dotyczące dokończenia naszego dachu. Chcielibyśmy, aby to się przyczyniło do ukończenia budowy. Mamy też inną propozycję, którą też przedstawimy wszystkim tym zainteresowanym, ale to już osobiście w jakiejś rozmowie, czy osobistej, czy telefonicznej, jakie mamy propozycje, żeby jakoś te środki nazbierać, żebyśmy mogli dokończyć dach. Także kładę to wam wszystkim na serce i oczywiście sobie, bo też wołam o to gorliwie, wołam. Bóg kazał nam budować tą świątynię Bożą i oczekujemy, że nam też pobłogosławi, że przebłagamy Go, żeby dał nam te środki, abyśmy mogli dokończyć dach. Wołajmy o to, naprawdę wołajmy gorliwie w tej sprawie. Niech was wszystkich Bóg błogosławi. Cieszę się bardzo, że mogliśmy być zgromadzeni przed Bogiem, że mogliśmy w tej formie być zgromadzeni jako zbór, jako Kościół w Białej Podlaskiej, Kościół Chrystusowy w Białej Podlaskiej. Zbawienie w Jezusie. Niech was Bóg błogosławi, bracia i siostry. I dalej kontynuujmy naszą drogę za Panem. Niech was Bóg błogosławi. Amen.